No koniecznie musiałem poruszyć kwestię tego, czy Biblia sprzeciwia się racjonalności. Po pierwsze, wiara w chrześcijańskiego Boga żąda od ciebie wyrzeczenia się racjonalności. Biblia w ani jednym miejscu nie pochwala, tylko potępia samodzielne, racjonalne, krytyczne myślenie. Tu zostały pomieszane dwa pojęcia: racjonalność i racjonalizm. Racjonalność to korzystanie z Bożego daru rozumnego myślenia i to jest jak najbardziej nakazane w mandacie kulturowym czynienia sobie ziemię poddaną. I tak dokładnie tylko w chrześcijańskim światopoglądzie jest uzasadnione. Racjonalizm zaś uzurpuje sobie prawo do bycia ostateczną instancją, według której rozum ludzki ocenia wszystkie dowody, przesłanki, nawet te dotyczące Boga. Temu Pismo się zdecydowanie sprzeciwia ze względu na to, że człowiek jest istotą niższą od Stwórcy, a także ma myślenie skażone grzechem. A więc Biblia wcale nie żąda od ciebie wyrzeczenia się racjonalności, tylko religii racjonalizmu. Biblia więc nie potępia racjonalnego myślenia, ale potępia grzeszny, samodzielny krytycyzm zbuntowanego umysłu. Widzicie, jak subtelnie Karol miesza te pojęcia i wrzuca do jednego worka? Zamiast niego proponuje ci coś zupełnie przeciwnego. Od razu na wstępie wiedz i pamiętaj, że obiektywnie twoja racjonalność jest zupełnie bezwartościowa. Izajasza 55. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe nad ziemią, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. No nie, tekst nie mówi nic na temat tego, że nasza racjonalność jest zupełnie bezwartościowa. To jest wczytywanie w tekst swoich uprzedzeń. Tekst mówi jedynie, że nasze rozumowanie jest ograniczone i nie zawsze będzie pojmować sposobu myślenia istoty tak diametralnie wyższej od nas, jak Bóg. A obfitość dowodów na to dostarczył właśnie mój oponent w swoich wypowiedziach. Patrz notoryczne domaganie się od niego wyjaśnienia napięcia pomiędzy Bożą suwerennością a istnieniem swobody wyboru człowieka. I dalej. 1 Koryntian 3. Jeśli komuś się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Czy apostoł Paweł potępia tutaj mądrość nauki, racjonalność przedsięwzięć badawczych czy ekonomicznych? Absolutnie nie. Kontekstem są spory i podziały wewnątrz Kościoła. Więc mądry na tym świecie oznacza grzeszną, cwaną, pseudomądrość zagrywek politycznych, budowania stronnictw itd., na które w Kościele apostoł mówi zdecydowanie nie ma miejsca. Natomiast stanie się głupim w tym kontekście odczytujemy jako lekką ironię, bo postępować w Kościele według Bożych zasad wydaje się być życiowo głupie, gdyż ci sprytni mogą cię wymanewrować. Jaką ma zatem wartość u Boga tak zwana mądrość tego świata? A świat, pamiętajmy, w Biblii oznacza system myślenia, który jest wrogi wobec Boga, grzeszny. Oczywiście, że taka mądrość tego świata będzie dla Boga głupstwem, bezwartościową, krótkowzroczną strategią egoistycznych grzeszników. Co ten tekst zatem ma wspólnego z pozbyciem się racjonalności? Zupełnie nic. I to właśnie miałem na myśli, krytykując w mowie końcowej to, w jak skandaliczny sposób mój oponent traktuje Słowo Boże. A już szczytem wszystkiego było zacytowanie Księgi Przysłów jako rzekomego źródła potępienia racjonalności. Księgi, która właśnie jest podręcznikiem życiowej mądrości, pochwałą zdobywania wiedzy i poznania, a przy tym potępieniem głupoty i lenistwa. A tu mamy... Przypowieści 3. Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Ten prosty błąd, jaki tu mój oponent popełnił, doszukując się krytyki racjonalności, wynika z tego, że polegał on na polskim tłumaczeniu tego tekstu. Gdyż w oryginale i niemal we wszystkich angielskich tłumaczeniach powiedziane jest tam, aby nie polegać na własnym zrozumieniu. Właśnie ze względu na nasze ograniczenie poznawcze i wpływ grzesznych tendencji na nasze wybory, księga ta bardziej zachęca do tego, by polegać na wszechwiedzącym, dobrym i mądrym Bogu,
niż na własnym zrozumieniu sytuacji. Prostym przykładem może być decyzja młodych ludzi, czy rozpocząć współżycie przed ślubem. Boże Słowo mówi nie. Ale hormony, presja rówieśnicza i brak pełnej wiedzy, jakie są pełne dalekosiężne skutki takiego wyboru, będą popychać młodych ludzi, by polegali właśnie na własnym zrozumieniu. I może jeszcze jeden przykład. I oczywiście Jana 20. Tomasz rzekł, jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. Przyszedł Jezus i rzekł do Tomasza, daj tu palec swój i oglądaj ręce moje i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział mu Tomasz, Pan Bóg, Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Uwierzyłeś na podstawie dowodów, jakiż to jest, jakże to jest gorszy sort wiary. Błogosławieni, którzy uwierzyli bez dowodów. Błogosławieni, którzy uwierzyli nieracjonalnie. Co takiego? Błogosławieni, którzy uwierzyli bez dowodów? Wolne żarty. Apostołowie mieli aż nadto dowodów, żeby uwierzyć Jezusowi na słowo, że zmartwychwstanie, skoro to obiecał. Cuda uzdrawiania każdej choroby, panowanie nad żywiołami natury, jak na przykład wzburzone morze, panowanie nad światem duchowym, demonicznym, przez egzorcyzmy, jak i w końcu na własne oczy oglądanie wskrzeszonych zmartwych córki Jaira, syna wdowy z Nain, jak i Łazarza. To było mało dowodów? Jak niedorzeczną rzeczą ze strony Tomasza było w obliczu tego wszystkiego nie uwierzyć w doniesienia przyjaciół, że widzieli zmartwychwstałego. Słowa błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, wcale nie oznaczają, że uwierzyli bez dowodów czy nieracjonalnie. Bóg dostarczył tony dowodów, trzeba tylko chcieć otworzyć na nie oczy. Te słowa oznaczają, że błogosławieni są ci, którzy uwierzą na podstawie dowodów, jakie Bóg już im dostarczył, bez domagań się specjalnych znaków, tak jak Tomasz domagał się specjalnego znaku. Gdyż według słów Jezusa jest to cechą pokolenia złego i przewrotnego.